do wszystkich kobiet, które nie wierzą w siebie i które myślą, że urodziły się bez skrzydeł. Nazywam się Gosia Ome, jestem psycholożką i zapraszam do mojego podcastu Life No Makeup. Pokażę Wam prawdziwy świat, prawdziwych ludzi i prawdziwą siebie. To najbardziej autentyczny projekt, jaki usłyszycie. No makeup. Niewielu rzeczy w życiu się boję. Jednej na pewno. Straty swojego dziecka. Ona to przeżyła. Przeżyła to na oczach milionów osób. Nie bała się wyjść i powiedzieć tak, straciłam swojego syna. Widziałyśmy się w listopadzie, 4 miesiące po śmierci Oliwiera, a teraz zobaczymy się rok po jego odejściu. Bardzo jestem wdzięczna za tę rozmowę. Magda Stępień. Przełomowy moment w Twoim życiu to? Wydaje mi się, że moment, kiedy umarł i odszedł Oliwier, ale głównie też wyjście z toksycznej relacji. Czego w życiu się boisz? Obecnie już niczego. Najbardziej odważna rzecz, którą zrobiłaś w życiu? Myślę, że przetrwanie na oddziale onkologicznym przez 8 miesięcy, no i przetrwanie po odejściu mojego synka. Najtrudniejsza decyzja, którą podjęłaś? To moment, kiedy nie wiedziałam, czy mam zostać dzieckiem w Polsce i leczyć go w Polsce, czy wyjechać i zrobić coś więcej, więc wybrałam, że zrobię coś więcej. Wyjazd za granicę i leczenie go za granicą. Za czym dziś tęsknisz? Za Oliwierem. Lubię siebie za? Chyba za siłę, o której mówią wszyscy. Jestem wdzięczna za? Za dzisiaj. Za dzisiaj jestem wdzięczna za to, co mam obecnie i za to, czego doświadczam po tym, co mnie spotkało. Sobie jestem wdzięczna? Jestem sobie wdzięczna za to, że nadal żyję, nadal funkcjonuję, bo mogło być różnie. No makeup. Magda, widziałyśmy się ostatni raz w listopadzie zeszłego roku. To było kilka miesięcy po śmierci Oliwiera. To była jedna z ważniejszych rozmów w moim życiu, z bardziej poruszających. Też bardzo Ci dziękuję za to, że wtedy mi zaufałaś. Dzisiaj jesteśmy już rok, albo może dopiero rok po jego odejściu, bo tak czuję, że ta jego śmierć to jest taki moment, od którego odliczasz też czas, jest jakimś przełomem, o tym też chcę z Tobą porozmawiać. Jak Ty się czujesz dzisiaj, rok po śmierci Oliwiera? Wiesz co, to jest chyba takie trudne do opisania, to uczucie, bo tak naprawdę czujesz pustkę, czujesz z jednej strony wdzięczność za to, co masz obecnie dzisiaj. Ciężko trochę to opisać słowami, no ale na pewno czuję się trochę lepiej niż czułam się wtedy, kiedy rozmawiałyśmy w listopadzie. No właśnie, jaka jest ta różnica między tamtym czasem, to jest 8 miesięcy od tamtego czasu prawie. Czy czujesz, nie wiem, jakąś różnicę w tym, jak ty się czujesz od listopada zeszłego roku? Tak, tak. Czuję ogromną różnicę. Wtedy nie widziałam przyszłości, nie widziałam sensu życia, nie widziałam tego, że cokolwiek jeszcze dobrego może mnie spotkać. Teraz myślę, że ja jako osoba gdzieś tam publiczna i znana, myślę, że mogę być nadzieją dla innych ludzi po stracie, że kilka tygodni po stracie jesteśmy totalnie załamani, jesteśmy w totalnym dołku i nagle po pół roku, po roku odnajdujesz nadzieję, Bóg, Wszechświat, w cokolwiek ktoś wierzy, stawia na Twojej drodze ludzi, dzięki którym odbijasz się od totalnego dna i idziesz dalej do przodu i zaczynasz widzieć pozytywy i nadzieję w dalszym życiu tu na ziemi. Pamiętam, że w tamtej rozmowie powiedziałaś mi o tym, że jeśli masz rozumieć brak logiki, logikę w braku logiki tego odejścia, jakiś sens w ogóle w tym wszystkim, dlaczego tak ma być, tak miało być, dlaczego Ciebie Bóg wybrał? Mówiłyśmy wtedy o Bogu i powiedziałaś, że może dlatego, że miałabyś, że Ty masz tą siłę, której ktoś inny by nie miał i że dzisiaj być może będziesz źródłem siły właśnie dla tych, którzy takiej straty doświadczają. Czy masz poczucie dzisiaj jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, że nie wiem, masz w sobie coś, co może pomóc właśnie innym rodzicom, innym ludziom, którzy doświadczają takiej tragedii? Wydaje mi się, że na pewno jest coś we mnie, bo kiedy dostaję jakieś świadomości na Instagramie, które jakby świadczą o tym, że ludzie czerpią ze mnie siły, jakby siły z mojej osoby, z tego, co pokazuję na Instagramie, że jednak podniosłam się po tej stracie, że się nie poddałam, tylko
każdy mówi, że pewnie, czy moi psychologowie, terapeuci mówią, że zrobiłam to sama, jakby sama moja wewnętrzna siła postawiła mnie na nogi, ale ja wiem, że ja bez ludzi, którzy mnie otaczali i otaczają do dnia dzisiejszego, nie podniosłabym się i nie byłabym tu, gdzie jestem. I myślę, że to też tak otwiera innych po stracie lub przed stratą, no bo wiadomo, takie rzeczy się dzieją i będą się dziać, na to, aby po prostu no, jednak czerpać siłę gdzieś z takich osób, które podniosły się, przeżyły już tą tragedię i będą ją przeżywać tak naprawdę całe życie. No ale tak jak mówię, jakoś żyć przecież musimy, jakoś żyć trzeba, jakoś spróbować to życie posklejać, potuczone na kawałki, nie tylko dla siebie, ale też dla innych, aby wnieść do, jakby do życia tych ludzi, którzy nas oglądają, pokazać swoją siłę, pokazać, że jesteśmy w stanie się podnieść, że jesteśmy w stanie żyć, żeby coś to społeczeństwo wyciągnęło, jakąś lekcję, jakiś, nie wiem, cokolwiek po prostu. Żeby inni mogli wyciągnąć lekcję, najpierw my musimy wynieść lekcję. Jaka była twoja lekcja na dziś, po roku? Jaka to jest twoja lekcja? Czego się nauczyłaś? Czego się dowiedziałaś o sobie? Czego dowiedziałaś się o życiu, o świecie? Przez co wydaje mi się, że na początku po śmierci Oliwierka towarzyszyło mi bardzo skrajne emocje. Trudno o nich nie mówić w sumie. Człowiek traci swoje dziecko, zawala ci się cały świat, nie wiesz co robić, tak? Jesteś osobą publiczną, non-stop na celowniku, każdy cię ogląda, nie wiesz co powiedzieć, nie wiesz jak się zachować, wiesz, że wszystko co zrobisz zostanie ocenione, żyjesz non-stop w lęku, czy ktoś będzie chciał ci zaszkodzić, czy ktoś cię będzie chciał zniszczyć. Codziennie się budzisz, boisz się, nie dość, że straciłaś dziecko, to jeszcze walczysz z hejtem, walczysz ze wszystkim, nie wiesz, czy masz mówić jak było, potem ktoś mówi, że nie, tak nie było, wiesz, to jest taki rollercoaster. To jest tak ogromna lekcja, którą ja wyniosłam z życia, że czasem lepiej jest naprawdę milczeć, wiesz? Nie mówić, nie walczyć, nie tłumaczyć, nie mówić o swoich racjach, bo i tak nie wygrasz, i tak nie wygrasz, i tak, jeśli masz coś powiedzieć, to powiedz coś, co wniesie do życia drugiego człowieka coś dobrego, a nie co zniszczy drugiego człowieka. Sam wywołujesz ten temat, bo też chciałam cię o to zapytać, że mam takie poczucie, kurczę, że ciągle jesteś wywoływana przed tablicę i nawet w tak najbardziej wrażliwym, trudnym momencie swojego życia, jakim jest strata dziecka, żałoba, krótki czas od tej tragedii, ty non-stop jesteś prowokowana do odpowiedzi, jesteś atakowana, jesteś w świetle tych Jupiterów, o których mówisz, tych ludzi, którzy cię obserwują, tych wielkiej rzeszy ludzi, którzy cię obserwują, a jednocześnie po drugiej stronie masz kogoś, kto nie potrafi zamilknąć. Dlaczego Jakub Rzeźniczak nie zamilknie? Trudno jest odpowiedzieć mi na to pytanie. I myślę, że z perspektywy czasu nauczyłam się też już nie oceniać działań drugiej osoby. Rok temu bym powiedziała co innego. Dziś mądrzejsza o doświadczenia, mądrzejsza o ten kolejny rok. Milczę i cierpię wewnątrz. Pewne rzeczy zostawiam dla siebie i po prostu nie komentuję, bo nie ma to sensu. Słuchaj, taka przepychanka może trwać latami. Ja coś powiem, on coś powie, ja coś powiem, on coś powie. Będziemy się całe życie przepychać. On kiedyś będzie miał dzieci, ja będę miała dzieci, będziemy mieli swoje rodziny. On już ma. Czy chcemy, żeby te dzieci czytały takie przepychanki? Co to wniesie do życia tych dzieci? Czy chcemy zaszkodzić tym dzieciom? Czy chcemy wnieść coś do społeczeństwa, co da nadzieję na lepsze jutro? Jak sobie radzić po stracie jakiejś dalej? Ja popełniłam mnóstwo błędów przez ten rok, ale trudno o nich nie mówić. Strata dziecka jest taką traumą, w której tak naprawdę w wielu przypadkach nawet nie wiesz, że się tak zachowałaś. Teraz siedzę tutaj z tobą i wiem, co zrobiłam nie tak. Ale ci ludzie, którzy są obok mnie, znają całą historię i wiedzą, jak to wszystko wyglądało. Ja nie mam potrzeby udowadniania niczego. Już nie. I nie to, że się boję prawdy, że chciałabym teraz, nie wiem, powiedzieć, że było tak, nie było tak. Po co się przepychać? Czy to pomoże komukolwiek? No nie. Stworzy jeszcze kolejną tak zwaną główną burzę na całą Polskę. A może jest tak, gdybyśmy się starali zrozumieć tą sytuację, że on po prostu przeżywa w ten sposób żałobę po stracie dziecka, że jakby może to jest złe, toksyczne, niezrozumiałe dla nas wszystkich, ale w ten sposób wyraża swoją agresję wobec świata, który coś mu zabrał. Być może. Nie mnie jest to oceniać. To najlepiej on o tym wie, co on czuje i dlaczego to robi. Myślę, że na końcu dnia to każdy odpowiada za to, co zrobił. Ja
uderzyłam się kilka razy w pierś po śmierci Oliwiera, wiem, co zrobiłam nie tak. Ja nie potrzebuję wyciągać brudów z przeszłości, żeby komuś zaszkodzić i osiągnąć cokolwiek. No kobieto, co ty zrobiłaś nie tak? Wiesz co, nie wiem. Wydaje mi się, czytając to, co ludzie o mnie piszą, to dla nich zrobiłam nie tak to, że wróciłam na Instagram, to, że dzisiaj zarabiam, to, że zabrałam dziecko do Izraela, to, że próbowałam go ratować, to, że żyję teraz, to, że dzisiaj zarabiam pieniądze, dzisiaj już nie mogę mieć, nie wiem, bogatego, powiedzmy, faceta, którego w ogóle nie szukam, ale już go nie mogę mieć, bo wszystko będzie cały czas odbierane przez to, że Jezu, jak ona mogła zbierać pieniądze, a dzisiaj ma normalne życie, a może los się do mnie uśmiechnął, może już koniec tych dram i tego dramatu, który mnie spotkał. Dlaczego skupiamy się wszystko na tym, co było kiedyś? Skupmy się na czym, co jest dzisiaj. A dlaczego ludzie określają, co zrobiłaś złego? Wszystko to, co mówisz, jest irracjonalne. To jest irracjonalne, co mówisz. No właśnie, no to jest irracjonalne, ale tak wygląda właśnie dzisiejszy show biznes i nasz świat. To, jak właśnie funkcjonuje i ci, którzy są obok mnie i to widzą, moi przyjaciele, kiedy patrzą na mnie, to mówią, że oni mnie podziwiają, że ja jeszcze dzisiaj normalnie funkcjonuję. Bo kiedy przyjmujesz na siebie taki hejt i to wszystko i dalej żyjesz, dalej funkcjonujesz i cały czas zmagasz się ze wszystkim, to zastanawiasz się tak naprawdę, kurde, co ja takiego zrobiłam źle? I tak naprawdę wiesz, że nic nie zrobiłaś, bo ja żyję naprawdę w zgodzie ze samą sobą i siedzę tutaj naprawdę uczciwie. Wiem, że nie zrobiłam, nikogo nie skrzywdziłam. Ja wiem. Popełniłam błędy. Owszem, każdy je popełnia. Ale wiesz co, jaki jest sukces? Kiedy siądziesz i powiesz, tak, zrobiłam źle. I ja tutaj siedzę i mówię, tak, popełniłam dużo błędów, za niektórych bardzo żałuję. Ale wiesz co? Już nigdy ich nie popełnię. Albo będę starała się ich nie popełniać. I to jest połowa sukcesu. To wnosi coś dobrego do życia drugiego człowieka. A oni po prostu oceniają tylko to, co widzą. Powierzchowne jakieś moje działania, Instagram, jakieś teraz życie. Człowieku, no jakby, no popatrz też ty, jakbyś ty się znalazł w takiej sytuacji. Ja jestem wystawiona na świecznik, osoba publiczna. Siedzę tutaj, wszyscy mnie oceniają codziennie. Inne osoby też tracą dziecko, okej, ale nie na oczach całej Polski. Życie mnie nauczyło, że ludzie przeżywają swoją żałobę w bardzo różny sposób. I że nie mamy żadnego prawa, żeby oceniać to, w jaki sposób ktoś zachowuje się, szczególnie w momencie utraty dziecka. W ogóle, w żałobie. To, że wróciłaś na Instagram. Coś złego w tym, że wróciłaś na Instagram. Jeden zamknąłby się w domu i nie wstawał z łóżka. Inny wraca na Instagram. Jakby wyobrażam sobie, że łapiesz to, co ci pomaga chociaż na chwilę. Chociaż przez moment. Czujesz się sama. Czujesz, że są jacyś ludzie, którzy też są dobrzy, bo przecież twoja społeczność pisze ci dobre rzeczy. No pisze, oczywiście, że tak. To jest takie naprawdę, wiesz, trochę, no próbujesz trochę czasem oszukać tą rzeczywistość, bo wiesz o tym, że tak naprawdę nie przywrócę życia mojemu dziecku, ale próbujesz jakoś przetrwać. Nikt nie wie tego, co ja czuję teraz, dzisiaj, tak? I ja jakby nie to, że oszukuję samą siebie, bo nie można siebie oszukać. Trzeba przeżyć tą żałobę, trzeba się skonfrontować z tą wielką, ogromną stratą, która po prostu wyryła w moim sercu ogromny, po prostu taki pustkę, której nie da się wypełnić niczym. Nie wypełnisz jej Instagramem, kolejnym partnerem, kolejnym dzieckiem, niczym nie wypełnisz tego. Oliwiera nie ma i on już nigdy nie wróci. A czy żyć jakoś muszę? I próbuję żyć, tak? I jakby ludzie nie mogą jakby przeżyć tego, że ja próbuję jakoś żyć. Myślę, że wiele z nich, tak jak powiedziałam w jednym z wywiadów, by się cieszyło, jak ja bym umarła. Wiem, że to jest straszne, ale oni by mówili, no patrzcie, rzeczywiście dziewczyna nie poradziła sobie. No umarła, no patrzcie, odebrała sobie życie. Czy to jest, jakby wiesz, to jest takie kopanie leżącego. Dlaczego kopiemy leżącego, skoro on już tak leży? Czy to jest takie znęcanie się psychiczne? Czy to jest okej? Czy to chcemy teraz wnieść do naszego społeczeństwa? Czy chcemy te dzieci, które będą wyrastały na, nie wiem, nastolatków, uczyć czegoś takiego, że ktoś spotyka kogoś tragedia, popełnił błędy, troszeczkę więcej zrozumienia. Gdzie są te straszne błędy? Wiesz co, nie wiem, po prostu chyba zostałam tak wpędzona przez te ostatnie lata, tak? No właśnie. To relacja ci daje, kiedy myślisz, że ktoś ci mówi, że jesteś złym człowiekiem, no to potem zaczynasz trochę w to wierzyć, co nie? Choć wiem, że moi przyjaciele i moja rodzina wie o tym, i naprawdę, jak wszystko było, tylko że ja już mam dosyć tłumaczenia się. A czy ty znasz prawdę? Dlaczego nie korzystasz z prawdy, która jest w tobie? Jakie ty błędy popełniłaś? Bo jakby... Nie wiem, ja wszystko uważam teraz już za błąd, bo po prostu cały czas będąc w ocenie innych ludzi i kiedy jesteś wystawiana non-stop na celownik i na takie tak zwane światło dzienne w show biznesie, jesteś oceniana, to tak naprawdę uważasz, że wszyscy, którzy cię oceniają, jedni dobrze, drudzy źle, no to ci co dobrze, no to bierzesz to sobie do serca i się cieszysz, a drudzy potem myślisz, kurde, może rzeczywiście, wiesz, to jest coś takiego jak... No stop, ktoś ci mówi, że coś robisz, a czegoś nie robisz, to zaczynasz czasem w to wierzyć. I może dlatego po prostu we mnie jest coś takiego poczucia, że ja w ogóle, wiesz, robię wszystko źle, ale no walczę z tym. Nie dali ci taryfy ulgowej po śmierci dziecka? No to jest straszne, ale nie. Wiesz, i zastanawiam się, co musi być w sercach takiego właśnie człowieka, żeby tak, zamiast się cieszyć i powiedzieć, tylko oceniać. Bo ona zrobiła to, bo pojechała na wakacje, bo kupiła sobie coś, bo zarobiłam i kupiłam. Bo próbuję jakoś żyć. Bo już mi nic nie zastąpi Oliwiera, wiesz o co chodzi. Ja mogę sobie, nie wiem, kupić jutro coś, ale to nie cieszy, mogę gdzieś pojechać, to nie cieszy, to jest po prostu takie, no,
wiesz, żeby przetrwać, walka o przetrwanie. I czy kiedykolwiek ludzie to zrozumieją? Nie. Niektórzy nigdy, po prostu nigdy, oni tego nie zrozumieją. Dlatego ja tutaj jestem pomimo wszystko i nade wszystko, nawet bardzo czasem jest to trudne, bo ja bardzo na tym cierpię, ale ja wystawiam siebie nie tylko dla siebie. Bo ja wiem, że ja chwilami cierpię, bo ludzie mnie oceniają, ale ja też chcę być dla innych. Chcę być takim, nie potrzebuję, żeby ludzie mnie podziwiali, o brawo, patrzcie, Magda Stępień super poradziła sobie. Nie, tylko ja chcę, żeby te matki, które albo ci wszyscy ludzie, którzy stracili dziecko, albo cokolwiek się złego w ich życiu dzieje, wierzyli w to, że jednak nawet mając hejt, wszystko, cały syf, który się dookoła ciebie dzieje, jesteś w stanie żyć i być ponad to. Chcesz żyć? Bardzo, ale wiesz, stres też robi swoje. Ja już też widzę swoje piętno tego stresu w swoim zdrowiu i tego, jak funkcjonuje. Ale walczę, wiesz, walczę. I Oliver daje tą siłę mi. To już tak naprawdę, wiesz, prawie rok. I wiem, że to, co jak żyję i to, jak teraz wygląda moje życie, to zawdzięczam bardzo jemu. Bardzo, bardzo. Wiem, czujesz, że mnie... Czujesz jego obecność w twoim życiu? Tak, tak. Nadal go czuję, śni mi się i zawsze na drugi dzień wydarza mi się coś dobrego. I właśnie przed tym wywiadem śnił mi się dzisiejszej nocy, więc... To też jest niesamowite. 16 lipca skończyłby 2 lata. Czy wyobrażasz go sobie, jakby wyglądał, kim by dzisiaj był? Ciężko jest sobie chyba to wyobrażać, wiesz... Bo to bardzo boli. Na początku po jego śmierci mogłam oglądać codziennie jego zdjęcia i płakałam, a teraz po prostu, kiedy oglądam, to jest taki ból w sercu, taki przeszywający ból, którym myślisz, że zaraz umrzesz. Dziwne uczucie, ale to też warto o tym mówić, że właśnie jak wielkim procesem jest żałoba i jak to się zmienia. Ale no... Jak się zmienia ta żałoba? Totalna sinusoida. Chwilę jest okej, na początku czujesz się strasznie, potem czujesz się za chwilę okej, odnajdujesz troszeczkę wiary, potem znowu źle, potem dostajesz jakieś bodźce, które pomagają ci się wspiąć w górę, potem ktoś cię znowu niszczy. Po prostu nazwałabym to totalną sinusoidą, totalnym rollercoasterem emocjonalnym, w którym czasem nawet sama nie wiesz, co zrobić albo jak się zachować, żeby było okej. Żeby było okej, żeby wszyscy byli zadowoleni. No ale właśnie, widzisz, bo ja mam coś takiego, że ja czasem bardziej patrzę na innych niż na siebie. Po co? Nie wiem. Może mam taką po prostu empatię i zrozumienie dla drugiego człowieka. Ja czasem bardziej się martwię niż o siebie. Nie potrafię, tak? Nie potrafię po prostu nie patrzeć i nie być wrażliwa na drugiego człowieka. Strasznie mnie to dotyka. Nie chcę nikogo niszczyć, nie chcę nikomu szkodzić. Dlaczego inni ludzie są ważniejsi dla ciebie niż ty sam? Nie wiem, może jest taka moja misja, że mam tu być dla kogoś, a nie tylko dla siebie. Nie wiem. A może tak jesteś czuję. Po prostu bardzo nieważna dla siebie? Nie, ja wydaje mi się, że jestem ważna dla siebie, jako człowiek, tak? Widzę jakąś... Jesteś? Nie czuję się w 100% taka pewna. Wiesz, sporo przeszłam. Przed pójściem do Top Model mam jakieś tam swoje życie, o którym media nie wiedzą. Mhm. A muszą wiedzieć? Dowiedzą. A muszą wiedzieć? Nie muszą wiedzieć, nie muszą, to prawda, bo to, co było przed Top Model i przed tym, jak stałam się osobą publiczną, to jest moje życie, moja sprawa. Nie mam obowiązku, nie ma nic napisanej instrukcji. Przed tym, jak stajesz się osobą publiczną, musisz powiedzieć całą prawdę, albo jak wyglądało twoje życie, nie ma takiej instrukcji obsługi. Mówisz to, co uważasz za stosowne i to chcesz, żeby opinia publiczna o tobie wiedziała. To nie jest spowiedź, że masz wszystkim opowiadać wszystko, tak? Więc, nie, nie jest. No nie jest, ale widzisz, niektórzy chyba tego oczekują, żebym ja tak, wiesz, pokazała całe swoje życie. Ja co czuję, było. Że ty to przyjmujesz, że ty nie masz jakiejś tarczy, nie masz jakiegoś sitka, które przesiewa te oczekiwania, że wszyscy muszą wszystko wiedzieć o Magdzie Stępień, że Magda Stępień musi się wytłumaczyć z każdego swojego zachowania, że musisz odpowiedzieć na wszystkie negatywne rzeczy, że właściwie ludzie... jakby wpływają w tak totalny sposób na to, jak ty się czujesz ze sobą. Wiesz, jeśli jesteś w jakichś toksycznych relacjach, to potem ten toksik na ciebie też bardziej działa. Ale co zrobić, żeby nie działało? No pracować nad sobą, terapia. Masz wielką społeczność, która cię wspiera, ogromną. Jesteś przykładem, tak, ale też mam ludzi, jakiejś pozaziemskiej siły. No tak, wiem. Tylko wiesz, masz taki balans. Są ludzie, którzy ci dają energię i za chwilę ktoś przychodzi ci, to niszczy. Niszczy ci coś, co wypracowałaś. Nie wiem, jakim cudem, jak można. Ja po prostu przysięgam ci, nie mogłabym spać, wiedząc o tym, że okej, nawet jeśli ta matka przede mną popełniła fez błędów, jest zagubiona, nie wiem, skrzywdziła kogoś, jakim prawem ty, człowieku, niszczysz tą matkę, która straciła dziecko? Jakim prawem? Czy ty się nie boisz czegokolwiek, jakiejkolwiek, nie wiem, karmy, w cokolwiek wierzysz? Nie boisz się, do ciebie wróci? Nie, nie boją się ludzie. Ludzie po prostu idą po trupach do celu. Niszczą drugiego człowieka po trupach, ale żeby tylko go dojechać. O kim jest ta historia? O tobie czy o nich?
Wiesz co, no historia jest o mnie, ale ma jednak, ja jestem chyba za bardzo wrażliwa. Ale Gosiu... o kim jest ta historia, w której ktoś hejtuje anonimowo matkę, która straciła dziecka? O kim to jest? To nie jest o tobie, Magda. Wiem, tylko że przez to, że jestem pomimo wszystko wrażliwa, to ja nawet tych hejterów staram pomimo wszystko się tłumaczyć i mówić, kurde, no przecież każdy ma z nas inne myśli, media też swoje kreują, ale swoje mówią. Ale po co ich tłumaczysz? Za każdym razem ich tłumaczysz, zdradzasz siebie, zostawiasz siebie. Za każdym razem, kiedy próbujesz zrozumieć hejtera, zostawiasz siebie, porzucasz siebie. Ty masz zrobić wszystko, żeby ochronić siebie, a w tym momencie zajmujesz się kimś, kto ciebie niszczy. Gdzie jest w tym logika? No dlaczego? Nie wiem dlaczego, po prostu ja jestem taka, nie wiem, po prostu strasznie empatyczna, nie wiem, zabrałam takiej pokory, po prostu już się też mniej rzeczy boję i biorę to na siebie, wszystko biorę na siebie, może za dużo biorę na siebie. Za dużo, no stanowczo za dużo, ja wiem i to wiele moich przyjaciół, moja rodzina mówi, że za dużo biorę na siebie, za dużo się obciążam. Ze wszystkiego chciałabym się wytłumaczyć, chciałabym powiedzieć prawdę, ale już po prostu chwilami nie mam siły, dlatego ostatniego wywiadu już nawet nie komentowałam, bo wiedziałam, że i tak nie wygram. I tak ludzie... Jedni mi uwierzą, drudzy mi nie uwierzą. To mogłoby być całe życie, taka przepychanka. Ale czy to ma sens? No nie ma sensu. Dlatego już powiedziałam, że będę się starała bardziej skupiać na sobie i na tym, co ja chciałabym swoją osobą wnieść do życia drugiego człowieka po stracie. Do życia drugiego człowieka, który będzie mnie oglądał, który followuje mnie w tych social mediach, który nie wiem, ogląda moje to, co ja pokazuję. Czy on wyciągnie z tego siłę? Czy pomyśli, Boże drogi, jaki dramat? Chyba zdecydowanie wolę to pierwsze. Ale zobacz. Niezwykłe jest to, jak się tego słucha, że przeżyłaś coś ekstremalnie trudnego, co wielu z nas zwaliłoby z nóg. Może byśmy już z tych kolan nie wstali. A ja w tym momencie dalej myślę jeszcze o innych, wiesz? Pokazałaś tą siłę sobie, całemu światu, a jest w stanie cię poruszyć coś, co jest tak nieistotne. Wiem, tylko wiesz co, to żyje... Dlaczego nie czerpiesz z tego? Wiesz co, bo po prostu chyba za dużo zła mnie w ostatnim czasie spotkało i po prostu to mnie trochę też przytłoczyło. Dużo oceny w opinii publicznej, dużo spekulacji, dużo lęku się pojawiło. Byłam zastraszana, o czym nigdy nie mówiłam wcześniej w mediach i po prostu nawet nie chcę o tym mówić. Jakie dostawałam groźby, czy mnie straszyli. I to wiesz, to poczucie lęku. Wychowałam się bez ojca. Moje życie przed Top Model też było bardzo mocne, o którym tak samo nie mówiłam. I to wszystko ukształtowało mnie tym, kim ja jestem dzisiaj. I to, co przeżywam wewnątrz. Nie mam potrzeby rozczulać się i pokazywać ludziom, patrzcie, cześć, to ja, biedna Madzia. Narobiłam syfu albo jakichś błędów w dzieciństwie, w młodości i teraz proszę was, przebaczcie mi. Nie, ja po prostu chcę pokazać, jak ciężką drogę ja przeszłam. I że jednak po tym wszystkim można się podnieść i żyć dalej. Dalej z tymi właśnie takimi, widzisz, takim przeplatanką emocjonalną, rollercoasterem, przejmowaniem się hejterami. Bo to jest normalne, to jest życie i to jest prawdziwe życie, a nie takie, wiesz, życie, które widzą ludzie w gazetach, w tym, jakby, no wiesz, my czasem po prostu no, zakładamy trochę te maski, żeby po prostu, wiesz, nie to, żeby oszukiwać społeczeństwo, nie, my ich nie oszukujemy, tylko po prostu czasem człowiek po prostu, wiesz, musi się zmobilizować, no jednak, no pracujemy, nie, w tych social mediach, tak, musimy jakoś wstać i dalej funkcjonować. Ty siebie tak pokazujesz, nie tak jak myślisz, pokazujesz siebie ludziom jako kogoś, kto przetrwał, kto ma jakąś naprawdę nadludzką siłę, że potrafił sobie poradzić, radzi sobie, jednak żyje, każdego dnia wstaje i decyduje się, żeby żyć, bo wielu z nas decydowałoby się, że już nie chce żyć. I masz w sobie niesamowitą inspiracją dla wielu ludzi. To tego powinnaś czerpać. Wiesz, że ja tak naprawdę tej siły chwilami nie widzę. No właśnie. Dlaczego ty nie widzisz tej siły? Nie wiem dlaczego. Dlaczego być może otaczałam stanie... się złymi ludźmi w przeszłości, którzy gdzieś zaburzyli pewne wartości we mnie. Brak ojca też wpłynął bardzo mocno na to, kim ja jestem dzisiaj. Każdy z nas wychował się w jakiejś rodzinie i trzeba doceniać tą rodzinę za to, co się ma, nie oceniać tego, bo urodziłem się w takiej rodzinie, nie wybieramy sobie rodziny. Musimy to zaakceptować. A jak pamiętasz tamten czas swój? Jak byłaś małą dziewczynką? No, pamiętam, jak miałam chyba tak naprawdę 7 lat, to gdzieś tego taty zabrakło. A po prostu zniknął? Po prostu zniknął. No ja tam nigdy nie wypytywałam mamy, co tam się dokładnie wydarzyło. I myślę, że brak ojca odciska ogromne piętno. Ja wiem, że jest dużo. Myślałaś o nim przez ten czas? Oczywiście, że tak. Dzisiaj siedząc tutaj przed tobą, mając 32 lata, zawsze o nim myślałam. Zawsze i zastanawiałam się, jak wygląda, czy żyje. Później nawet opowiadałam o tym w Top Model. Pamiętam. Czy... On nigdy się nie odnalazł? Pewne sprawy myślę, że już niedługo wyjdą na światło dzienne. Czekałaś na niego przez ten czas? Bardzo. Bardzo czekałam. Bardzo.
A twoja mama? Jak się zachowywała w tym czasie mama? No była dla mnie ogromnym wsparciem, tak? Ogromnym wsparciem. Starała się mnie wychować jak najlepiej, jak potrafiła. Jestem też jedynaczką. I wiesz, nikt nie zna twojej historii od A do Z. Nikt nie wie, co przeżyłaś. Tak, to jest takie, wiesz, takie przerażające, że w obecnych czasach jesteśmy tak łatwo w stanie skreślić człowieka poprzez to, co tylko widzimy w mediach, nie znając całej historii, której doświadczył albo którą przeżył. A z racji tego, że jestem bardzo wrażliwą osobą i bardzo przejmuję się tym, co mówią o mnie inni. A jakie masz obrazki z dzieciństwa? Jakim ty byłaś dziewczynką tęskniącą, samotną, zabiegającą o uwagę? Jak siebie pamiętasz z tamtego czasu? Wiesz, mój tata wychował się w Rosji. Gdzieś tam zawsze, gdzie byłam trochę, odróżniałam się od innych dzieci. To wszyscy mówili, że taka ładna dziewczynka, malutka, wiesz, taka uroda inna. Mhm. I do dnia dzisiejszego, wiesz, nie to, że się teraz tym chwalę, ale mówię, że widzę, że ludzie mówią czasem, o, masz taką inną urodę, nie polską. Co sobie cenię, bo to jest bardzo miłe też. I pamiętam, że w gimnazjum, w liceum, gdzieś tam też byłam jakby oceniana bardzo, nie? Wyzywana, jakoś taka, że wiesz, że jestem ruska i w ogóle, więc... Byłaś wyzywana, że jesteś tak, ruska? Tak, ruska, tak, tak. A jak dużo cię było... jeszcze wyzywali? Wiesz co, nie, no głównie ruska. Tak trochę zawsze to było takie, Jezu, straszne to było, powiem ci. Ja nie mam tak jakby potrzeby teraz, nie wiem, wracania chyba tak mocno aż do tego, tych czasów, bo to są bardzo trudne czasy i opowiadania ich tutaj, teraz. Ale no naprawdę, gdybym chciała powiedzieć całą swoją historię, to myślę, że wiele ludzi by zmieniło zdanie. Jakby to, jak postępuje teraz, a jak człowiek postępował kiedyś. No ale właśnie chyba nie po to tutaj jestem, żeby wszystkich ukochać jakby. Ale pamiętasz ten czas jako właśnie taki czas starania się o aprobatę innych ludzi, o akceptację, że ważni byli inni ludzie dla ciebie? No tak, no bo jeśli się wychowujesz bez nie w pełnej rodzinie, to zawsze chcesz, żeby wszyscy cię akceptowali. Troszeczkę tak to wynika. Nie z takiej zawsze. Ty chciałaś? Ja chyba tak za bardzo chciałam i gdzieś tam później poszłam tego top model. Przez brak ojca też popełniłam jakieś, może nie błędy, ale dokonałam jakichś decyzji przed top model, których nie powinnam dokonać w tak młodym wieku, ale o tych decyzjach już niedługo myślę, że każdy będzie mógł przeczytać. Mhm. Boisz się tego, że ludzie będą czytać, znowu rozszarpywać cię na kawałki, rozliczać cię z twojej kolejnej przeszłości? Trochę tak, trochę się tego boję, bo to jest takie coś, że zawsze się już czegoś boisz, jak już doświadczysz tylu rzeczy. Mhm. I tutaj siedzę naprawdę i wiem, że jestem uczciwa. Nikogo nie oszukałam nigdy. Jestem uczciwa i żyję w zgodzie z samą sobą. A czy jest coś, co chciałabyś ludziom powiedzieć? Coś, czego nie wiedzą? Co chciałabyś po swojemu im opowiedzieć? Skoro wiesz, że i tak to kiedyś wyjdzie. Planuję, może to takie za duże słowo, planuję, bo w sumie już się to będzie działo, opisać to wszystko. W książce? Tak, książce, tak, którą właśnie można powiedzieć, że już rozpoczęłam. Magda, wróciłabym jeszcze do tego momentu, w którym powiedziałaś, że ten rok tej żałoby, to, że sobie z tym wszystkim poradziłaś, zawdzięczasz w dużej mierze innym ludziom. Ja bym się jednak skupiła na tym, co sobie zawdzięczasz, co w tobie, jak dzisiaj myślisz o tym, co jest takiego w tobie, że pozwoliło ci przetrwać i być tu i teraz ze mną w takiej, bym powiedziała, pięknej formie, w jakiej jesteś. To wydaje mi się, że chyba nadzieja, taka nadzieja, że jeszcze będę mamą, że jeszcze będę miała dobrego męża, że będę miała jeszcze może dobre życie, że ten Oliwierek, mój malutki aniołek, będzie czuwał i będzie starał się, żebym po prostu miała już dobre, spokojne życie. Choć wiem, że problemy będą przychodzić. Ja tego od życia nie oczekuję, żeby ono było perfekcyjne, super i w ogóle, że teraz, patrzcie, straciłam dziecko, spotkało mnie taki dramat i musi mnie tylko dobro spotkać. Nie, jestem gotowa na wszystko. Bo jak już doświadczysz tak ogromnej straty, to już się mało czego boisz, po prostu mało się czego boisz. Po prostu żyjesz, cieszysz się, starasz odnaleźć właśnie tą nadzieję. I chyba ta nadzieja tak głównym jest takim czynnikiem, dzięki któremu ja nadal tu jestem. Że jednak nie poddaję się i mówię, kurczę, jeszcze taki, wiesz, takie dostaję jakby sygnały od góry i mówię, że nie poddajemy się, idziemy do przodu, dajemy radę, idziemy dalej, walczymy o siebie, dajemy dobro dla innych, pokazujemy, że jesteśmy w stanie wyciągnąć coś dobrego. Pomimo tej wielkiej tragedii jesteśmy w stanie się podnieść, jesteśmy w stanie żyć dalej. I nie mówię o tym wszystkim dzisiaj, tutaj, żeby szukać poklasku.
ale o to, żeby cokolwiek ludzie właśnie ci mogli coś dobrego wyciągnąć, nie? Choć wiem, że to jest takie, wiesz, wystawianie się, bo wiesz, że będą cię kochać, a jedni będą mówić, że wybijasz się na śmierci dziecka, tak jak już oceniali to w przeszłości. To co wybierzesz? No będę starała się wybrać to pierwsze, ale wiem, że będą, wiesz, oceniać różnie, tak? Ale no, tak jak mówię, pewnych rzeczy nie przeskoczysz, pewnych rzeczy nie jesteś w stanie zadowolić całego świata i już o tym wiem, pomimo tego, że ja bym właśnie chyba chciała zadowolić cały świat, żeby wszyscy się kochali, żeby wszyscy dla siebie byli dobrzy i żeby po prostu było takie wzajemne zrozumienie. Przecież to życie jest tak krótkie tutaj na ziemi, jesteśmy tutaj, a moja historia pokazuje, jak bywa nieprzewidywalne. To czy warto się kłócić, warto się oskarżać, warto się wyzywać, warto się hejtować, jak jutro może nie być? No nie. Lepiej dawać to dobro, bo przynajmniej jeśli kiedykolwiek coś się wydarzy, to może mieć czyste i spokojne serce. I ja teraz taką zasadę wyznaję. Kiedy rozmawiasz ze swoim synem, to co mu mówisz, co dziś powiedziałabyś Oliwierowi? Że mu po prostu dziękuję. Bo gdyby nie on, jego pomoc, to myślę, że by mnie już tutaj nie było. Po prostu bardzo mu dziękuję, że jakoś pcha mnie do przodu. Nie wiem, jak to robi, nie wiem, jak ja to robię. Wszyscy mówią, ale jesteś silna, ale ja nie wiem, skąd to się dzieje. No i żeby po prostu ci ludzie wierzyli w to, że będzie jeszcze dobrze. I dla siebie, i dla innych, i żeby byli takim wsparciem. I żeby nigdy już nie kopali leżącego, bo po prostu spróbujmy choć na chwilę postawić się w sytuacji, ale wiesz, ludzie się boją postawić w sytuacji matki, która straciła dziecko. Ciężko jest, ja nigdy się nie stawiałam. Ale teraz już mi jest łatwiej się postawić, no bo sama to przeżyłam. No, ale myślę, że ludzie bardzo skupiają się na tu i teraz, a nie na przyszłości. Bardzo ci dziękuję. Chciałabym, żebyś pamiętała też, że jesteś silna swoją siłą. I że nie jesteś sama. I że są dobrzy ludzie wokół. Tylko patrz w stronę światła. Dziękuję ci, Gosiu, bardzo. Strasznie doceniam to słowa. Dziękuję. No, jestem z tobą zawsze. No, dziękuję ci. Dzięki. No makeup.